Chciałem również w swoim imieniu podziękować naszemu prelegentowi. Cieszę się z tego powodu, że jako szkoła gościmy wspaniałą wystawę, która przypomni nam postać księdza Jerzego, postać, którą ja również w swojej młodości właśnie poznawałem, widziałem to, co się dzieje i myślę, że jest to osoba, którą warto przypominać, zwłaszcza naszym młodym ludziom, ponieważ brakuje nam na pewno we współczesnym świecie troszkę tych autorytetów, a na pewno jest to osoba, która takim autorytetem może być. I myślę, że dzięki temu, że przypominamy sobie tę osobę, możemy też głębiej jakoś wejść w jego myśli, zastanowić się. Mamy teraz możliwość także zakupienia pewnych materiałów, chociażby dotyczących działalności księdza Jerzego i no troszeczkę refleksji, takiego powiązania nawet, ponieważ to są czasy, kiedy ksiądz Jerzy działał, kiedy mieliśmy papieża Polaka, który też wiele ważnych myśli przekazał nam, a o tym często zapominamy. Także cieszę się z tego powodu, że możemy gościć tą wystawę na terenie naszego Rolniczaka Głubczyckiego i oczywiście zapraszam wszystkich chętnych od wtorku do piątku do auli naszego internatu. Zapraszam.